wschodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana, poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości: Pan, witaj Zbawco, z dawna żądany. Tyle tysięcy lat wyglądamy na ciebie, Króle Prorocy. Tej nocy nam się objawi i my czekamy na ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głoska Pana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną. Osiem dni przed kalendami styczniowymi, dnia 25 grudnia, po niezliczonych wiekach od stworzenia świata, kiedy z początku Bóg stworzył niebo i ziemię i utworzył człowieka na podobieństwo swoje. Po bardzo wielu wiekach, kiedy po potopie Najwyższy rozpiął łuk na obłokach, znak przymierza i pokoju. Gdy od opuszczenia przez Abrahama, ojca naszego w wierze Ur Chaldejskiego, minęło wieków 21, gdy od wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu pod przewodem Mojżesza minęło wieków 13, gdy od namaszczenia Dawida na króla upłynęło lat około 1000. W 65 tygodniu za proroctwem Daniela, kiedy to odbyła się olimpiada 194. Gdy od założenia miasta minęły 752 lata, roku panowania Cezara Oktawiana Augusta 42, kiedy cały świat pogrążony był w pokoju, Jezus Chrystus, Bóg odwieczny i Syn Ojca odwiecznego, chcąc świat uświęcić swem łaski pełnym przybyciem, poczęty został z Ducha Świętego i w 9 miesięcy po swem poczęciu w Betlejem w ziemi judzkiej narodził się z dziewicy Maryi jako człowiek.
Oto narodziny Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Podług ciała. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień ślepnie, blask ciemnieje, a granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Wzgardzony, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ta noc jest szczególna. Ta noc, która przypomina wszystkie nasze ciemności, jest rozpromieniona przyjściem Zbawiciela, Jego narodzinami, światłością, która nas ratuje, Zbawicielem, który chce dawać nam życie. Dlatego odsłaniajmy nasze serca, módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się za naszą Ojczyznę, za cały świat, w tych wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach. Prośmy nade wszystko o otwarte ucho dla nas, na słowo, które Pan Bóg przygotował po to, by Bóg mógł rodzić się w naszych sercach. W czasie tej Eucharystii też chcemy polecać i prosić o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi w posłudze kapłańskiej dla księdza Lesława Krzyżak, o zdrowie dla córki Edyty i wnuka Michała w intencji Emila i Emilii Majowskich oraz Józefy Łachajczyk, o zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Justyny, Marcina i ich poczętego dziecka oraz o Boże miłosierdzie dla Heleny i Jana Lazar, dla Jana, Zygmunta, Eugenii, Wojciecha Krupa oraz dla Adama Sąsiadek. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu, a także tych wszystkich, którzy tutaj się modlili, a teraz stoją przed Panem. Uznajmy na początku tej Eucharystii, że jesteśmy grzeszni, słabi, że potrzebujemy Jego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, modlę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Pan Syn Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnice wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręd jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto słowo Boże. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego.
zbawienie. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Głoście Jego chwałę pośród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa wykrzykują z radości. Dziś się narodzi Chrystus Pan Zbawiciel. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Umiłowany, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rządz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do miasta, z miasta Nazaretu,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przybywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przybywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją czodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was wszystkich. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyły się do nią mnóstwo zastępów niebieskich, którzy wielbili Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Ocknij się, przebudź się. Bóg stał się człowiekiem dla ciebie. Tak wołał święty Augustyn. I myślę, że my też potrzebujemy to ciągle na nowo usłyszeć, że On rodzi się dla mnie, zna moje życie, że Zbawiciel przychodzi i czy ja chcę Go przyjąć, czy chcę się obudzić ze snu i przebudzić się z tego życia, w którym jestem, z tego rytmu, który czasami przynosi mi dużo zadowolenia, wiele razy dużo cierpienia. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza słyszymy, że Syn został nam dany. Dzięki Niemu my możemy być synami, córkami. Ale w jaki sposób jest nam dany? Zobaczcie, że Chrystus rodzi się w odrzuceniu. Nie ma dla Niego miejsca. Nikt nie chce Go przyjąć. Ale to jest też dobra nowina dla nas, bo w tym odrzuceniu możemy odkryć, że Jego miłość chce dotknąć każdej sytuacji naszego życia, kiedy czujemy się dziś zepchnięci, poniżeni, odrzuceni, kiedy nie ma dla nas miejsca, kiedy zamykają przed nami drzwi, kiedy doświadczasz bezradności, nic nie jesteś w stanie zrobić. Miłość Pana Boga jest taka, że On w to wszystko wchodzi i chce swoją miłością dotknąć właśnie tych wszystkich sytuacji, które przeżywamy.
Zobaczcie, że wszechmocny Bóg staje się słabym człowiekiem, dziecięciem, które jest zdane na dobroć, opiekę najbliższych, na zagrożenia, które też są związane z tym niemowlęciem, z wiekiem dziecięcym. Ale On wchodzi, On wszechmocny, wchodzi w naszą niemoc, w nasze ograniczenie, dlatego że chce przynieść nadzieję. Nadzieję dla nas, którzy też tego doświadczamy. Nadzieję, która przypomina nam, że żadna ludzka sytuacja, żadna ludzka historia nie jest przez Boga zapomniana. Nie jest przez Niego odrzucona, nie jest przez Niego potępiona. To jest nadzieja dla nas i to jest, jeżeli ją przyjmiemy, to jest nadzieja dzisiaj dla świata, którą my możemy innym zanieść. Dzisiaj wiele osób zamyka swoje serce na Pana Boga, bo nie słyszy słowa nadziei, nie słyszy słowa dobrej nowiny o tym, że Bóg jest gotowy swoją miłością dotknąć każdej doli ludzkiego życia. I Chrystus, który się rodzi, pokazuje, że mocą Ducha naprawdę te wszystkie ograniczenia mogą zostać pokonane. Że jeżeli odkryjemy, że On w tej ludzkiej kruchości staje się obecny jako wszechmocny Bóg. I to powoduje, że mamy możliwość spojrzeć inaczej. Zobaczcie na to, co przeżywamy, na to, co doświadczamy, na naszą ludzką kruchość. Ja już po Wigilii jeszcze chodziłem sobie z tym Słowem po pokoju i też przyszło mi światło. W czasie Adwentu miałem dwie takie sytuacje, w których poczułem się bardzo odrzucony. Bardzo odrzucony. Jakoś to przeżywałem też mocno. Pierwsza to była w połowie Adwentu, ale później pamiętam, że na modlitwie tutaj w Bazylice też przyszedł pokój serca, że Pan Bóg jest. Ale dzisiaj jakby wobec tego słowa jeszcze zobaczyłem to inaczej. Jeszcze głębiej. Że Pan Bóg rzeczywiście przychodzi dzisiaj, abym odkrył, że nie mam co uciekać od tego. Nie mam co mieć pretensji do Niego. Bo później, gdy pod koniec Adwentu taka sytuacja się na nowo gdzieś pojawiła, ja jakoś czułem się tak bardzo dotknięty, to widziałem, że chciałem uciekać od tego odrzucenia. Że nie zgadzałem się na to wszystko. Że buntowałem się w sobie wewnętrznie. I Pan Bóg przychodzi, że to jest pułapka, żeby wszelkie kruchości omijać. Żeby tylko nie było odrzucenia w moim życiu. Żeby tylko ktoś nie odwrócił się ode mnie. To jest pułapka, która powoduje, że stajemy się samowystarczalni, że nie potrzebujemy Zbawiciela. A właśnie w takich sytuacjach trudnych ty widzisz, że nic nie jesteś w stanie zrobić. To możesz odkryć, że potrzebujesz Zbawiciela. I że zaczynasz się modlić inaczej, że zaczynasz wołać, a może nawet jak nie wołasz, to wewnętrznie czujesz, że jest ci potrzebny Bóg, bo nie radzisz sobie w tej sytuacji. I Bóg przychodzi właśnie do nas, sam też w uniżeniu, w kruchości, tak byśmy nie mieli wątpliwości, gdy przeżywamy różne doświadczenia, trudne, jakieś ograniczenia, jesteśmy połamani gdzieś życiowo, nie? Że On wchodzi w tą kruchość, że możemy tam Go spotkać i razem z Nim, mocą Ducha, możemy odkrywać miłość Boga. Żeby to jeszcze głębiej jakoś zobaczyć, chcę Was zaprosić, byśmy wrócili do pierwszego czytania. Jest mowa o tym, że złamałeś Jego ciężkie jarzmo i drążek na Jego ramieniu. Pręt Jego ciemięscy jak w dniu porażki Madianitów. I myślę, że to jest też ważne, żebyśmy trochę się zatrzymali nad tą porażką Madianitów. Zachęcam Was, więcej można o niej przeczytać w Księdze Sędziów. 7 rozdział. I tam jest opisana historia, jak Izrael 7 lat jest w niewoli. I ci Madianici właśnie ich ciągle atakują. Szczególnie, gdy przychodzi czas żniwa, oni chcą coś zebrać, żeby mieć jakieś zabezpieczenie, żeby mieć życie, to oni nie tylko, że zabierają im, a to, co zostaje, niszczą. I oni ogromnie cierpią z tego powodu.
nie widzą jakiegoś wyjścia, czują się niemocni, słabi, czują się bezradni. I wtedy Pan Bóg przychodzi do Gedeona. Jak się patrzy, Gedeon pochodził z rodu Manassesa. To był najmniejszy ród. Wydawać by się mogło, że ten właśnie największy mógłby coś zdziałać. Najbardziej liczny. A on przychodzi do Gedeona, który jest z najmniejszego rodu i mało tego, ten Gedeon jest najmłodszy. On jakby mówi, to nie ja. Ja nie jestem w stanie nic uczynić. Nikt za mną nie pójdzie. Nie jestem w stanie pokonać tych Madianitów. Ale Pan Bóg jego wybiera. Właśnie tego najmniejszego. I gdy on przeżywa swoją kruchość, ale idzie, dostaje znaki, ja nie będę wszystkiego, zachęcam was, poczytajcie sobie, jak dostaje znaki, że Pan Bóg rzeczywiście go wybiera i powołuje, to jest tym, który czuje się bezradny i mówi, to ja wezwę z innych pokoleń pomoc, wezwę wojsko, bo musimy walczyć. Musimy siłą pokonać tych Madianitów. Słuchajcie, zebrało się 32 tysiące ludzi. I Pan Bóg, gdy zobaczył, to mówi do Gedeona, za dużo. Powiedz, że ci, którzy się boją trochę, gdzieś jest nie ten, to niech wracają do domów. I 22 tysiące odeszło. I gdy zostało 10 tysięcy, ja już tak w skrócie mówię, to później Gedeon słyszy od Pana Boga, że jeszcze jest was za dużo. I na końcu ma walczyć z tymi Madianitami. 300 osób, 300 wojowników zostaje przy nim. I on jest posłuszny i widzi, że to zwycięstwo się dokonało. To jest właśnie ta porażka Madianitów. Ale zobaczcie, że w kruchości Gedeona, w jego niemocy, nie dlatego, że miał tak wielkie wojsko, że miał tak wielką władzę. Nie, ale że w tej kruchości doświadczał mocy Boga. Tego, jak Bóg działa w jego życiu. I to jest też tajemnica naszych niemocy, naszych odrzuceń, kruchości, które mogą pozwolić nam doświadczyć działania Boga w naszym życiu. Przyjmowania samej natury nawet Boga, otwierania się na to. Zobaczcie, że w Ewangelii aniołowie śpiewają chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Dokładnie nawet byśmy powiedzieli, a na ziemi pokój w ludziach, w których sobie upodobał. Że ten pokój Bóg chce dać do nas, do naszych serc, do naszego życia, że upodobał sobie nas i chce, aby On w nas zamieszkał. I zobaczcie, my nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie tego pokoju sami, ułożyć, co my możemy zrobić. Nie, możemy się nie kłócić, nie, ale to nie oznacza wcale, że jest pokój. Bo możesz się nie kłócić do kogoś, możesz nie używać mocnych słów, ale nie będzie jakiegoś takiego pojednania. Możesz nawet siadać koło kogoś, pójść, ale czujesz, że tam nie ma pokoju. Czujesz, że twoje serce jest całe rozdygotane. W sytuacjach jakichś takich trudnych, nie? Gdy przychodzą, możemy coś zrobić. Nie? Władza może coś powiedzieć, tak nie można robić. Czy ogólna, państwowa, czy my między sobą, rodzice mogą do dzieci powiedzieć, ale nie mają mocy sprawczej takiej, żeby ten pokój nastąpił, czy między dziećmi, czy w sytuacjach, w relacjach, które gdzieś tam mamy. Tylko Jezus jest tym, który może przynieść pokój. My sami tego sobie nie stworzymy. I Matka Teresa z Kalkuty w tym słowie, wierszu, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie, ona pięknie też jakby przywołuje słowa i mówi, zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Ktoś mnie to dotknął, zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie. Nie, że ty będziesz ich kochał, że ty masz taką miłość, ale pozwolisz, by Bóg to czynił w tobie, by Bóg to czynił przez ciebie. I zależy od twojego serca, od twojej decyzji. To wtedy możemy doświadczać, że ten cud Bożego Narodzenia będzie się dokonywał nieustannie, nie tylko 25 grudnia,
ale może się dokonywać nieustannie w naszym życiu. I potrzebujemy właśnie mieć otwartego ucha na to słowo, które zaprasza nas, byśmy i zatrzymywali się właśnie nad tą tajemnicą narodzenia Pana, która się może dokonywać w życiu każdego z nas. Dzisiaj też słowo zaprasza nas do zatrzymania się nad żłobem, dlatego że Chrystus tam się rodzi, jest położony w żłobie. W pierwszym rozdziale Księgi Izajasza czytamy, że wół rozpoznaje swego Pana, a osioł żłób swego właściciela. Tam są później też mocne słowa o ludziach, którzy nie rozpoznają, gdzie jest życie, gdzie jest prawdziwy pokarm dla nich. I zobaczcie, że Jezus narodzony w żłobie jest pokarmem na życie, a człowiek jest tym, który szuka tego pokarmu w świecie. Szuka w różnych innych miejscach. My tu w Polsce, w Kościele przeżywamy teraz drugi rok, jeszcze będzie trzeci, poświęcony Eucharystii, pogłębianiu tego ogromnego daru, tej łaski modlitwy, dziękczynienia. Prośmy o to, by rozpoznać właśnie ten prawdziwy pokarm, który pojawia się w żłobie, który jest dla mnie. Eucharystię, którą mogę się karmić nieustannie, nie tylko po to, by się napełnić, ale by moje życie było dziękczynieniem za wszystko, co mnie spotyka. By moje życie było dzieleniem się sobą, tak jak Chrystus jest tym, który się łamie, który się oddaje dla nas. To jest moc Boga, Jego natura, która może się objawiać w naszym życiu. A druga rzecz to... Zaciekawiło mnie w takiej książeczce niedużej, przeczytałem. Nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale w tej Ewangelii dwa razy pojawia się niemowlę owinięte w pieluszki. I to owinięcie w pieluszki też jest takie ciekawe, ponieważ ojcowie Kościoła podejmują różne interpretacje. Dlaczego Łukasz jakby przywołuje dwa razy taki, byśmy powiedzieli, banalny szczegół. Już mógłby w ogóle go pominąć. Czy on ma jakieś znaczenie? W Starym Testamencie trzy razy pojawia się ten obraz owinięcia w pieluszki. W Księdze Mądrości, w Księdze Hioba i w Księdze Ezechiela. I tam można zobaczyć, że to owinięcie w pieluszki jest związane z troskliwą, z troską, z miłością, byśmy powiedzieli, z taką troskliwą miłością o drugiego. I gdy słyszymy to słowo, to też możemy wpatrywać się w Maryję i Józefa. Niektórzy przyjmują Boga do swojego serca. Niektórzy właśnie taką miłością, taką troską zaczynają otaczać Jezusa. Nawet ojcowie Kościoła jakby mówią, jak się czyta dalej ten fragment, to później, gdy pasterze przychodzą, to jest podkreślone, że jest niemowlę, że jest żłób. Już nie jest niemowlę owinięte w pieluszki, ale jest Maryja i Józef. I mówią, że właśnie, że ta Maryja i Józef to jest obraz właśnie tej troski, tej miłości. I to też możemy odkrywać i widzieć jako pomoc. Papież ogłosił, od 8 grudnia rozpoczął się rok świętego Józefa. To jest święty, którego możemy odkrywać coraz głębiej. Potężny święty. Warto się z nim zaprzyjaźnić, warto zobaczyć w nim męża Bożego, tego, którego Bóg przygotował do tej roli. Bycia ojcem, bycia opiekunem, do podejmowania decyzji nie tylko dla mężczyzn, ale dla nas wszystkich. Do odważnych decyzji, do otwartego ucha na Boże natchnienia, na to, co Bóg do niego mówi, że był gotowy przyjmować to słowo. Czasami wobec wielu trudności, jak i przyjęcie Maryi, i później ucieczka do obcego kraju, i powrót, i wiele różnych innych sytuacji, wydaje się, że jest taki milczący, niewiele o nim wiemy, ale jak się patrzy na słowo Ewangelii, to odsłania się obraz człowieka, który staje się opiekunem Kościoła.
jest gotowy opiekować się dzisiaj nami, gdy może wiele z nas ma jakieś lęki, strach przeżywa, patrzy na to wszystko, co się dzieje w świecie, w naszej ojczyźnie, jak to będzie wyglądało. Coraz więcej ludzi, nie wiem, odchodzi z kościoła, wypisują się, słyszymy takie rzeczy. Nie? Możemy uciekać się pod opiekę świętego Józefa. Na pewno nie zostaniemy zawiedzeni i będziemy potrafili widzieć to dobrym okiem. Nie wchodzić w jakieś niepotrzebne lęki, ale modlić się i za siebie, i za wszystkich, których Pan Bóg będzie stawiał na drodze naszego życia. Maryja tutaj w tej świątyni, to szczególnie ją odkrywamy jako naszą orędowniczkę, jako tą, która nam tak bardzo pomaga. I właśnie ta, która ma tyle miłości w sobie, tyle troski wobec Jezusa, też również chce tą troskę przelewać na każdego z nas. Ojcowie też pokazują to owinięcie w pieluszki jako znak naszej niemocy i słabości, dlatego że to jest jakby drugi obraz, uzależnienie od troski, od opieki innych. Ale to jest to, co też w pierwszej części próbowałem mówić tego dzisiejszego słowa. Że to też Jezus wchodzi w to wszystko, w tą właśnie doświadczenie naszej niemocy, też często zdania się na los innych. To też myślę, że każdy z nas tego doświadcza. I trzeci obraz to jest owinięcie po narodzeniu i też zauważają od samego początku już Tertulian, inni, że też później jest owinięcie w płótna, gdy Jezus umiera na krzyżu. Jakby to wszystko zaczynają łączyć. Później w ikonografii też często jest to przedstawiane, że ten żłób też jest jako sarkofag. Kiedyś o tym tutaj mówiłem też swego czasu. Nie? Ale to jest piękny też obraz, bo pokazuje, że jakby odnosi nas do raju, do grzechu, że wiecie, człowiek żył w przyjaźni z Bogiem. Był ubrany w Boga, w przyjaźń z Bogiem, w Jego miłość i odwrócił się od człowieka i to wszystko stracił i zaczął się przykrywać, zaczął się ukrywać. I zobaczcie, że Jezus przyjmuje tą naszą naturę, wchodzi w to wszystko, ale gdy zmartwychwstaje, to później szaty zostają, bo On jest ubrany w Ducha Świętego. Na nowo pokazuje nam, do czego jesteśmy zaproszeni. Bóg wchodzi w naszą niemoc, wchodzi w tą sytuację naszego grzechu, lęku, odwrócenia się od Boga, i później chce nas prowadzić do tego, byśmy na nowo żyli w przyjaźni z Bogiem. Przyjmujmy też to słowo. Módlmy się. Będzie trochę okazji, też i w naszych domach jesteśmy, ale jak ktoś może w świątyni wracać do tego fragmentu. Zobaczcie, czasami drobne szczegóły, które możemy nosić, które możemy nosić też w takim milczeniu, które spowodują, że to słowo zacznie przynosić owoce w naszym życiu. Dzisiaj papież Franciszek na pasterce mówił, że możemy przypatrywać się małemu dziecięciu. Dziecię nie mówi, nie? Może troszeczkę tam kwilić, płakać, ale milczy, nie? Ale nie potrafi jakby wypowiedzieć tych słów. A zobaczcie, że przynosi życie. Przynosi życie, przynosi światłość dla każdego z nas. Wobec naszych tych ciemności, rozprasza te ciemności. A papież mówi tak, a my dzisiaj dużo mówimy, ale jesteśmy analfabetami dobroci. Że zatrzymujemy się na słowach, które nie powodują, że oddajemy siebie wobec innych. Niech Dziewica Maryja obecna przy narodzinach Zbawiciela, niech ona nam towarzyszy w odkrywaniu tajemnicy Boga, który staje się człowiekiem dla mnie i dla Ciebie.
czasie dzisiejszego wyznania wiary. Uklękniemy na te słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Wierzę w jednego Boga, mogącego Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedne Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmy Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, który nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Panu Jezusowi, który rodzi się w tę świętą noc, przedstawmy z ufnością nasze wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby opromieniony światłem Emanuela niósł światu orędzie zbawienie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, aby przez zaangażowanie misjonarzy i misjonarek doświadczyli miłości Zbawiciela i uznali w Nim swojego Pana. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny w naszej ojczyźnie i na emigracji, aby pozostali wierne wierze ojców i zachowali polską tradycję i obyczaje. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy nie mogą spędzić świątecznego czasu z najbliższymi, aby przez życzliwość i troskę innych doświadczali Bożej radości i miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół i dobrodziejów, aby radowali się i narodzili się dla wieczności w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy uczestnicząc w tej pasterce doświadczyli jeszcze bardziej Bożej obecności i utwierdzili naszą wiarę. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty narodziłeś się jako dziecko, bo nie chciałeś onieśmielać nas swoją wielkością. Racz wysłuchać naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna moc jasności, promienistej mroki.
przychodzi, aniołowie się radują, od niebios wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Aniołowie się radują, od niebios wyśpiewują. Gloria, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, biskupa Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunię świętą w naszej bazylice można przyjąć tutaj na środku, na rękę. Bardzo prosimy, żeby położyć lewą dłoń na prawej, wyciągnięte na wysokości serca i przy kapłanie przyjąć Pana Jezusa i dopiero wtedy odejść, a ci, którzy chcą bezpośrednio do ust, to będzie możliwość przy ambonce albo tutaj po drugiej stronie przy drzwiach do sakrystii. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Pasterze śpiewają, Betlejem tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Józef święty i Józef święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chodź w stajeneczce, chodź w stajeneczce, Panna Syna rodzi. Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Pole witają, pasterze śpiewają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, pokój ludziom głoszą duchy światłości. Jak mi ta mowina, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Nam powiła boskie dzieciątko, pokłonem uczciła to niemowlątko. Jak mi była ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli. Ujrzeli, jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
jeszcze ogłoszenia, na chwilkę usiądźcie. Kochani, bardzo dziękuję wam za waszą obecność, za życzliwość, za pomoc, by te uroczystości, które rozpoczynamy dzisiaj, mogły być piękne, byśmy mogli karmić się Bożym Słowem. Dziękuję księżom za cierpliwą posługę w konfesjonałach, głoszone słowo, sprawowanie liturgii, braciom zakonnym, siostrom saletynkom, panu organiście i wszystkim, którzy na różne sposoby sprawili, że możemy się i cieszyć pięknym wystrojem i możemy oddawać chwałę Bogu. Wszystkim dobrodziejom, przyjaciołom naszym, za każdą pomoc niech Bóg wam błogosławi i otwierajcie się na to Jego błogosławieństwo, na Jego miłość, która chce przychodzić do waszych serc. Rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia w naszej bazylice, msze święte w pierwszy i drugi dzień świąt, czyli piątek i sobotę, jak w każdą niedzielę, wraz z dodatkową Eucharystią o godzinie 8.15. Tradycyjnie o godzinie 7.00 transmisja w Radio Trendy z naszej bazyliki, a każdą Eucharystię można się z nami łączyć przez internet z naszej strony sanktuaryjnej czy ze strony Domu Rekolekcyjnego Centrum Pojednania. Też chcemy pozdrawiać tych, którzy łączą się z nami, modlić się razem z wami. Kochani, w te święta Bożego Narodzenia życzymy wam i tutaj, którzy jesteście obecni na pasterce i którzy poprzez media się z nami łączycie, i waszym rodzinom, wszystkim, którzy jakoś nosimy was w sercu, życzymy łaski przyjęcia właśnie tej objawionej w Betlejem miłości Bożej, która jest gotowa schodzić do naszej kruchości, byśmy doświadczali wierności Pana Boga, Jego łaskawości, Jego dobroci, bliskości. Nieście też te życzenia i błogosławcie tym wszystkim, których będziecie spotykać w waszych domach. Po błogosławieństwie z diakonem i z Andrzejem nowicjuszem pójdziemy z dzieciątkiem Jezus do szopki, która będzie nam w tym czasie Narodzenia Bożego przypominała właśnie ten czas i przyjście Pana w kruchości. I kolęda śpiewana w czasie procesji będzie miała wyjątkowy charakter. Zazwyczaj było tak, że składaliśmy sobie życzenia, kto chciał, była możliwość wyrazić swoją życzliwość. W tym roku z tej racji, jaka jest, chcę zaprosić, by ta kolęda była taką naszą modlitwą, była takim wyrazem naszej życzliwości, błogosławienia sobie nawzajem. Tym, którzy są obok nas, którzy są przed nami, którzy są za nami, ale również też tym wszystkim, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, którzy nie mogą tutaj być dzisiaj, chcieli być bardzo, i za tych wszystkich, których nosimy w sercu. I niech te słowa na koniec już Matki Teresy z Kalkuty: zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie, by one właśnie przypominały nam tą naszą decyzję, by otwierały nas na Boga, byśmy pozwalali Mu działać przez nas. Powstańmy i przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc. Niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy
Serca ochotnego, o Boże, chwała na wysokości.